Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozpoczniemy dalszą część naszego dzisiejszego sobotniego spotkania. Proszę Państwa, ludzie szukają głównie szczęśliwości wynikającej z zrozumienia ciała. Szczęśliwość ciała polega na tym, nic nie robić, a mieć. Leżeć i to, żeby było wygodnie. I żeby nikt nie budził. A jak budził, tylko po wykładę. I to głównie tak funkcjonuje człowiek. Czyli szczęśliwość człowieka to jest, polega na tym, żeby nic nie robić, nogami, rękami odpychać, żeby same, że tak mogę powiedzieć, gołąbki wpadały do gąbki. Czyli chodzi mi o takie zawijane w kapustę. Wpadały do gąbki, żeby nikt nie musiał sobie i tak dalej zapracowywać, żeby wszystko było. Więc taka jest potrzeba jakby natury cielesnej. Dlatego ludzie, gdy spotyka ich jakaś praca duchowa, pytają się, Panie Boże, dlaczego mnie spotyka takie nieszczęście? Panie Boże, dlaczego mnie spotyka nieszczęście w postaci tej pracy, trudów? A Bóg mówi, jakich trudów? Jakich trudów? Może źle mieć twoje ciało, ale ty jako duchowa istota, ty właśnie się wydobywasz ku prawdzie, ku doskonałości. Więc ratuj nie tylko, raduj się ze swojej radosnej duszy, a i ratuj ciało, które jest też przeznaczone do radowania się. A ty, gdy twoje ciało smuci się utratą czego, co go zniewala, płaczesz razem z nim. Tu jest właśnie świadomość większości ludzi na tym świecie, że tak funkcjonują, nawet jeśli wykonują jakieś dzieła duchowe, to są dzieła duchowe ich wyobrażonego Boga, którego się strasznie boją, albo są zniewoleni, którzy im daje wszystko, co chcą, a później zabiera im całkowicie życie, ponieważ zostało pochłonięte przez tą ciemność, to zło. Więc to są działania szatańskie. Ewę zwiódł, która powstała z mocy. Adama zwiódł szatan, który powstał z mocy. Z mocy Bożej. Zostali zwiedzeni. Ponieważ obroną było ich posłuszeństwo. Zresztą mówił, nie będziecie jeść z drzewa, które wam, z drzewa w raju, które jest zaogrodzone poznanie dobrego i złego. Nie będziecie jeść, tylko oni mieli tylko być posłuszni Bogu. Być tylko posłuszni i nie wytrwali w posłuszeństwie, bo mieli cały raj owoców i wszystkiego, co potrzebowali do życia, a nie wytrwali, ponieważ nie wytrwali w posłuszeństwie Bogu. A Bóg tylko chciał ich posłuszeństwa, aby działo się w nich to, co Bóg chce, w nich dla świata głębin, dlatego ich stworzył, aby uratować pierwszy świat. Dzisiaj człowiek, może inaczej, w Laodycei w IV wieku została zniszczona księga Hioba, która mówiła właśnie o tym ratunku. Mówiła o tym upadku. Została zniszczona, ponieważ ta wiedza była przeciwna wprowadzeniu całkowicie innego toru, zapomnienia o dziele Chrystusa, a wykorzystania Chrystusa, imienia Chrystusa jako pułapki, jako tego, który pułapki, w sensie jako tych, do którego wszyscy przyjdą, ale żeby dzieł nie wypełniali. Żeby dzieł nie wypełniali, aby w dalszym ciągu służyli złemu duchowi, myśląc o swoich umiejętnościach. Proszę zauważyć, jak to święty Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 12, werset prawie ostatni, 30 powiedzmy, może wcześniej, 29, od 29 wersetu może przeczytam. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają darem czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I dlatego mówi, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca lub cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał,
byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, nie we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Bóg zawsze jest z nami, a przedstawia, żeby tego szukać. Właśnie to jest zaraz jest po wersecie, o którym rozmawialiśmy, lecz wy staracie się o większe dary, a ja wam wskażę jeszcze drogą doskonalszą. I wy mówi o miłości, żeby szukać miłości. Jak powiedział to w liście, nie pamiętam, może do Rzymian, już nie pamiętam dokładnie gdzie, gdzie jest napisane ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. Jesteśmy stworzeni dla nowego stworzenia. Jezus Chrystus złożył ofiarę ze swojego życia, byśmy byli nowym stworzeniem. Nie nieustannie się borykali z grzechami. Nie nieustannie walczyli o to, co już zostało uczynione. Nie nieustannie chcieli zrobić to, co Chrystus już zrobił i zrobić to na własną rękę. Abyśmy przyjęli nowe stworzenie, które Chrystus, Pan Bóg nam dał w Chrystusie Jezusie, które na nas oczekuje, a żebyśmy je przyjęli, musimy tylko uwierzyć Chrystusowi. Więc Chrystus nie chce, abyśmy czynili to, co już On uczynił, czyli walczyli z grzechami, które już On ze swojej mocy usunął i już ich nie ma. My jesteśmy nowym stworzeniem. Ci, którzy szukają grzechu, usilnie się trzymają tego, który zgrzeszył, czyli starego człowieka. Śmiertelnego człowieka, tego człowieka. Trzymają się tego człowieka. Rzym 6:6. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała, tego ciała grzesznego się trzymają. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z nim ukrzyżowany, po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Więc trzymając się niewoli grzechu, trzymają się ciała grzesznego. Tak zwanego dawny nasz człowiek. To jest napisane dawny nasz człowiek, a to jest napisane nowe stworzenie. Dawny nasz człowiek i nowe stworzenie. Nowe stworzenie nie jest dawnym człowiekiem. Dzisiejszy świat, establishment duchowny, nieustannie człowieka popycha do starego stworzenia żeby pamiętali grzech. Bo wiąże człowieka ze starym stworzeniem grzech. Dlatego Chrystus usunął grzech, aby nie było związku ze starym człowiekiem. I dlatego nie będzie człowiekowi przypominał starego człowieka, ponieważ nie jest to potrzebne ani człowiekowi, ani Bogu. Bogu jest potrzebne nowe stworzenie, a i nam jest potrzebne nowe stworzenie, bo gdy jesteśmy nowym stworzeniem, nie mamy tego, co nas udręczało, bo nie jesteśmy już tym. Jesteśmy już całkowicie nowym stworzeniem. Całkowicie nowym. Nowym nie oznacza dołożonym, tylko tamten jest całkowicie usunięty, a jest nowy. Ale żeby to się stało, musimy uwierzyć. Bo jeśli nie uwierzymy, to ze śmiercią starego my też ponosimy śmierć. Całą, ze świadomością razem. Ale gdy wierzymy Bogu, to śmierć dotyka tylko starego człowieka, a nasza świadomość trzyma się Chrystusa, który zanurza nas w nowym stworzeniu. Jesteśmy nowym stworzeniem. Nowe stworzenie nie jest to wynik rozumienia, tylko Jezus Chrystus chce nam powiedzieć, co się z nami stanie, kiedy uwierzymy Chrystusowi, kiedy uwierzymy Bogu, co się z nami stanie, dokąd nas zabiera i jakie jest nasze dzieło, czyli nie co mamy zrobić, tylko co się z nami stanie, jeśli uwierzymy? Jeśli uwierzymy, przestanie istnieć stare życie, które jest złem i rozpocznie się nowe życie, które jest doskonałością, która się i nasze dzieło się nie kończy z uwierzeniem Chrystusowi, ale dopiero się rozpoczyna, ponieważ ta, w której my mamy nieustanny udział, który człowiek nazywa ten udział podświadomością, i nazywa tą podświadomość, to było silniejsze ode mnie. Czyli człowiek ma cały czas
cały czas ma udział z tą naturą podświadomą i nie rozpoczyna, nie kończy się praca razem z wiarą, ale rozpoczyna, aby ta, która jest naszą częścią naszego istnienia, czyli naszymi emocjami, a jednocześnie uczuciami, uczucia pochodzą z Boga, czyli jest to jej wewnętrzne życie, a emocje jest to to, w co odział ją szatan. I upadli aniołowie. Kazał jej szatan i upadli aniołowie, kazali jej zwrócić uwagę na zewnętrzne swoje życie, jak są ubrane i jak są przyozdobione. I dlatego święty Paweł powiedział, święty Piotr powiedział takie słowa w pierwszym liście, rozdział 3, werset od 3 powiedzmy. Niech ozdobą, niech nie będzie to, co zewnętrzne, uczesanie włosów i złote pierścienie, ani strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o nienaruszalnym spokoju i łagodności ducha, który jest tak cenny wobec Boga. Tutaj taki werset włożyłem z Ewangelii według świętego Tomasza. Rzekła Miriam do Jezusa: do kogo podobni są twoi uczniowie? Odrzekł: podobni są do małych dzieci przebywających na polu, które do nich nie należy. Które do nich nie należy. Jeśli przyjdą właściciele tego pola, powiedzą: zostawcie nam nasze pole. Oni staną nadzy przed nimi, aby im je zostawili, aby dali swe pole. To jest też związane z człowiekiem, który orał pole, z ojcem, który miał pole, i to pole przeszło na syna. I syn miał to pole, ale też nie przykładał się do tej orki. I był pewien człowiek, który to pole wynajął. Wynajął, podnajął je po prostu, w dzierżawę wziął. I zaczął to pole orać i wyorał skarb. Tym prędzej ten skarb zakopał, poszedł do właściciela tego pola i kupił to pole. Gdy kupił to pole, wyorał skarb i rozdawał na procent. To jest właśnie związana z prawdą poszukiwania prawdy. Z prawdą, z postawą doskonałą. I proszę zauważyć, powtórzę jeszcze to ponownie, co dzieli nas od wiary. Od wiary dzieli nas konkol rozsiany przez establishment duchowny, który całkowicie inny sens ukazał życia. Całkowicie inny sens dążenia duchowego. Pozbawił człowieka sensu duchowego, ukazał mu, że najlepsza jest bezczynność, nic nie czynienie, oczekiwanie, jak pewien właśnie ksiądz powiedział do pewnej kobiety, która mówi mu: a co teraz mamy robić, jak jesteśmy wyspowiadani? A cóż chcesz jeszcze robić, Mario? Czekać tylko do końca świata na zbawienie. Czyli kompletny nie brak świadomości, tylko wszystko czynienie, aby nikt nie dowiedział się o jakimkolwiek dziele. Przecież to są ludzie, którzy studiują Ewangelię, studiują apokryfy, studiują wiele innych ksiąg i dokładnie wiedzą i wiedzą o tym, że modlitwa pańska w oryginale brzmi: nie dopuść, abyśmy legli pokusie, ale wmawiają: prawdą jest, nie wódź. Ale wiedzą, że to jest nieprawda. Nie łamie się ich nawet na chwilę ich głos, mówiąc nieprawdę. I mówiąc o tym, że grzech, który człowiek poszukuje, że ich nie wyzwala, że ich pogrąża. I mówią: jak poszukasz grzechów, to będziesz zbawiony. Jak nie poszukasz, to tak jak o pchłach mówią. O grzechach jak o pchłach. Jak więcej znajdziesz, to ich będziesz miał mniej. Ale grzechy to nie są jak pchły. Im więcej ich się znajdzie, to nie ma się mniej. Tylko idzie się po prostu do piekła. Idzie się do ciemności. Jest się więźniem tego, który jest dawcą grzechu. Twórcą grzechu. Ale kiedy wyznajemy wdzięczność Chrystusowi, wdzięczność, to wdzięczność ma swoją podwalinę w fundamencie wolności, który uznajemy w Chrystusie. I w Bogu. Jesteśmy wdzięczni. Żeby być wdzięczni, musimy wiedzieć za co.
Bo ludzie, za co mogą być wdzięczni? Że Bóg im objawia coraz więcej grzechów, mają być wdzięczni za to, ale Bóg powiedział, ja grzechów wam nie przypomnę. Więc tutaj dalej przedstawiamy tą sytuację, co się dzieje w głębinach. W tej chwili, w tym czasie, bezwzględnie na to, czy człowiek chce, czy nie chce, musi stanąć w miejscu rezonansu ze światłością. Musi stanąć w miejscu rezonansu. Każdy człowiek ma w sobie światłość, bo ta światłość jest sprowadzona przez Chrystusa, Pana, a jednocześnie w głębinach ta światłość istnieje i dlatego Bóg posyła Chrystusa, aby odkupił, ustanowił nowych synów Bożych, ustanowił synów nowych synów Bożych, żeby ustanowił ich ogniem, aby wstąpili do świata, tamtego świata wody i żeby tam woda radowała się z ognia i współistniała z nim z powodu sprawiedliwości Bożej, bo taka jest sprawiedliwość Boża, żeby ogień i woda się radowały razem. Czyli żadne prawo ziemskie, tylko prawo Boże, sprawiedliwości. I tutaj właśnie, mając tą świadomość, że coraz głębiej, mając świadomość, co Chrystus nam uczynił, czyli musimy przestać się bać. Lęk bardzo mocno ogranicza człowieka co do uwierzenia Bogu. Dlaczego? Ponieważ boją się, i tutaj chcę powiedzieć o tej sytuacji, kiedy uwierzą Chrystusowi, że On ich zbawił, i że nie mają grzechu, boją się, że nie będą zbawieni. A dlaczego taki jest myśl irracjonalna? Bo ta myśl nie jest kompletnie związana z sytuacją Chrystusa. Jest wynikiem kary spadającej przez nieposłuszeństwo establishmentowi. Przez nieposłuszeństwo, że karą za nieposłuszeństwo establishmentowi duchownemu jest brak zbawienia, tak zostali i nawet kiedy zdążają do Chrystusa i wierzą Chrystusowi, to boją się uwierzyć Chrystusowi, że nie będą zbawieni. A to właśnie od Niego to zbawienie przychodzi. Więc establishment duchowny straszy ludzi lękiem przed tym, że nie będą zbawieni, więc zabrania im podjąć decyzję najdoskonalszą w ich życiu, czyli zwrócić się o dobre sumienie do Boga przez Chrystusa Zmartwychwstałego. I sumienie ich oskarża, że jeżeli uwierzą Chrystusowi, to nie będą zbawieni. Więc są to dwie różne rzeczy. Nie wynika tam ciąg logiki, tylko wynika, jaka kara na mnie spadnie, jeśli to uczynię. Jeśli cokolwiek innego uczynię, co jest przeciwko establishmentowi, to spadnie na mnie kara braku zbawienia. Ale dzisiejszy establishment duchowny już przedstawił, że żadne zbawienie go nie interesuje. I nie interesuje go zbawienie żadnego innego człowieka. Interesuje go tylko pieniądz, kasa i dobra wygoda. I to, żeby po prostu ludzie byli ludźmi nierozumiejącymi, bo w dalszym ciągu wtedy wszystko się dobrze kręci. Nic z nich nie wie. Oni nieustannie płacą, chodzą w rządku i robią to, co się chce, a oni wyśmiewają się z ich grzechów. Ale przecież dlaczego? Bo tak naprawdę tych grzechów nie mają. Bo nie mogą mieć tych grzechów, ponieważ Chrystus Pan już ich z tych grzechów uwolnił. Przecież w ostatnim czasie widzimy, słyszymy tą sytuację na przykład w telewizji na Planet. W kanale Planet pojawił się film Druga hańba Kościoła. Pierwszą hańbą Kościoła jest pedofilia. Drugą nieustannie gwałcone zakonnice już od setek lat, a może nawet i dłużej, które uważają, że gdy się nie zgodzą, nie zgodzą się na ten proceder, to nie dostąpią zbawienia. Bo zbawienie właśnie jest przed nimi. Leży na nich. I tu jest ta sytuacja. I to jest ten proceder, bo to się dzieje. To się dzieje od setek lat. I to jest proceder istniejący już od początku Kościoła, ale nie Kościoła Chrystusowego, tylko Kościoła Zozymowego. Kiedy nastąpiła pochwała grzechu. Pochwała grzechu, kiedy nakazano ludziom chwalić Adama
za to, że jest ich Panem, a Chrystusa, o Chrystusie zapomnieć i jakiejkolwiek bezgrzeszności, bo ktokolwiek się zwrócił ku bezgrzeszności, ukazywano, że żaden Chrystus nie istnieje, bo twoja bezgrzeszność bezpośrednio kieruje się ku temu, że nie uznajesz Adama jako sprawcy grzechu dla całej ludzkości. Więc nieuznawanie Chrystusa. Brak jest Jego obecności. W drugim kanonie jest brak obecności Chrystusa, ponieważ każdy, kto uważa, wierzy, że nie ma grzechu. Nie jest to związane z Chrystusem, tylko mówienie, że odnosi się on do Adama, że grzech Adama nie dotknął człowieka, czyli to jest pelagianizm. Dzisiejszy Kościół, ten Kościół, który dzisiaj istnieje, rzymskokatolicki, mówi, że odnawia się pelagianizm, bo ludzie znowu zaczynają mówić, że grzechu nie mają. Czyli dzisiejszy Kościół nie uznaje w ogóle wolności Chrystusa. Jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu z powodu Chrystusa, to oni mówią, jaki Chrystus? Przecież nikt takiego nie odpuścił wam grzechów. Wy macie grzech od Adama i w dalszym ciągu jesteście Adamowym, że tak mogę powiedzieć, ludem, czy Adamowymi, którzy nieustannie borykają się w grzechu i mają ten grzech nieustannie, co nie omieszkał w 2015 roku Instytut do Konsekracji Wiary, chyba tak, kościelny, przedstawić, że jedynym grzechem dziedziczonym jest grzech pierworodny, co jest bardzo dziwne, czyli taki ktoś jak Chrystus w ogóle nie istniał. Bo gdyby istniał, to byście nie mieli grzechu pierworodnego. Ale jeśli ten grzech istnieje, to takiego kogoś jak Chrystus nie było. Dlaczego taka sytuacja jest, że jest uważany pelagianizm jako odradzająca się herezja i w 418 roku jako głównym elementem była sytuacja, że jeśli ktoś, chrześcijanie mówili, że nie mają grzechu, bo Chrystus ich uwolnił, a oni, to jest tak zwana archeologia, tak, jako archeologia wiary, czy życie jak chrześcijanie, to jest archeologia i po prostu trzeba takich ludzi jak dinozaury wytępić, bo już wyginęli. Ale chodzi o tą sytuację, że to jest właśnie ta przestrzeń, kiedy mając świadomość właśnie pelagianizmu, to musimy pamiętać, że pelagianizm był w owym czasie, a jednocześnie jest to wczynienie wszystkiego, żeby nie uznawać Chrystusa, a jednocześnie to właśnie do dzisiejszego dnia czynią i tak, taką postawę mają Żydzi. Bo oni oczekują pierwszego przyjścia Mesjasza. Oni oczekują pierwszego przyjścia Mesjasza, bo dla nich Mesjaszem nie był Chrystus. I żadne odkupienie grzechów nie nastąpiło. Ona może nastąpić dopiero teraz, kiedy właśnie przychodzi, gdzie szykują już świece na 3 dni ciemności. I oczekują już z popiołem z czerwonej krowy, z której będą czynić jakieś rzeczy, aby ten popiół i te wszystkie inne rzeczy pozwoliły im być zbawionymi, a nie wiara. Więc tutaj widzimy, że wiemy zresztą o tym, że Zozym był Grekiem i Żydem. Grekiem i Żydem, czyli nie był chrześcijaninem, a siedział, objął stolicę Piotrową, chrześcijańską, ale nawet nie był chrześcijaninem. I wprowadził zamysł żydowski od owego czasu, zamysł żydowski, który nie uznaje w ogóle Chrystusa. Ale jak już można zgromadzić tych wszystkich ludzi pod imieniem Chrystusa, to można zgromadzić, bo to będzie łatwiej ich zgromadzić, ale żeby ich czasem nie wykonywali jego uczynków, nie uwierzyli w jego dzieła. I zostały wprowadzone sprawy szukanie grzechów, udręczenia, umęczenia, nieuznawanie 8 dni Jerozolimy, czyli że Jezus Chrystus wjechał do Jerozolimy w niedzielę, został w piątek ukrzyżowany,
czwartek, piątek, sobota, czy Triduum Paschalne, ale nie jest uznawane wjazd do Jerozolimy jako cały element. Jest uznawane oczywiście, bo jest to święto Niedzieli Palmowej, ale poniedziałek nic nie znaczy, wtorek nic nie znaczy, środa nic nie znaczy, czwartek znaczy, bo w owym czasie Chrystus Pan kapłaństwo ustanowił, właśnie dzisiejszych kapłanów, którzy mają władzę człowieka potępić, nie zwracając uwagi na Ewangelię według świętego Jana, rozdział 3, werset 18, gdzie jest napisane, to sam człowiek, gdy nie wierzy Chrystusowi, potępia siebie. I nikt nie ma władzy potępienia człowieka. Sam Bóg go nie potępia, ale nieustannie oczekuje w miłosierdziu. Oczekuje w miłosierdziu. Nieustannie oczekuje w miłosierdziu, aby się ten człowiek nawrócił, nie potępia go, ponieważ nieustannie Chrystus jest tym, który wybacza. Bo gdyby Chrystus w jakiś sposób, jak to mówi święty Paweł, sprzeciwił się swoim wybaczeniu, sprzeciwiłby sobie, by się sobie i sprzeciwił się Bóg Ojciec swojemu miłosierdziu, sprzeciwiłby się sobie. Więc jest to przecież napisane bardzo wyraźnie w liście świętego Jana, rozdział 8, werset 32. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z nim i wszystkiego nam nie darować? Pytanie, ale prawda, jakby miał tego nie zrobić? Przecież to jest oczywiste. Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus, Jezus, który poniósł śmierć za nas, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż może nas odłączyć od Chrystusa, od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Więc tu mówi, tak wielka nasza wiara jest, tak jest nasza wielka wiara, że żadna śmierć nie jest w stanie zniszczyć naszego życia. Ani miecz, ani głód, bo nie jesteśmy tymi ciałami. Żyjemy w tych ciałach, mieszkamy, ale nimi nie jesteśmy. To jest wewnętrzny człowiek. To jest świadectwo wewnętrznego człowieka. Świadectwo wewnętrznego człowieka. Jesteśmy wewnętrznym człowiekiem. I to wewnętrzny człowiek, on jest, tylko wtedy powstaje, kiedy zaświadcza, kiedy wierzy. Wierzy oznacza nie widzi. Nie widzi. Nie doświadcza swoim rozumem. Nie widzi, ale wierzy temu, który sądzi sprawiedliwie. Uwierzył Bogu, że Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nas uwolnił od grzechów. Zaświadczył o Nim, że to się stało. A człowiek cały czas Bogu nie ufa i oskarża Chrystusa, że sobie tylko załatwił sprawę, a nas zostawił z problemami. Ale to nie jest prawda, bo to tylko ukazuje establishment duchowny. Tutaj jest powiedziane bardzo wyraźnie wcześniej, On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z nim i wszystkiego nam nie darować? Odpuściłeś nam nasze winy, jako my odpuściliśmy naszym winowajcom. W modlitwie pańskiej jest wtręt. Odpuściłeś nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, czyli odniesienie, że nie zależy to od Chrystusa, tylko od nas samych. Ale to wcale nie jest tak, od naszych uczynków. Ale jest to nieprawda, ponieważ sam święty Paweł dzisiaj do Efezjan to przedstawia, w rozdziale 2, werset 8. Łaską bowiem jesteście zbawieni, przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. A w tym wersecie jest powiedziane, że od uczynków zależy, ale od uczynków nie zależy, tylko jest to dzieło Boga, jest to łaską i darem. Łaska i dar nie wymaga zapłaty. Bo jeśli ktoś płaci za dar i łaskę, nie jest ona darem ani łaską. Dar i łaska nie wymaga zapłaty.
Wymaga tylko wdzięczności. Wdzięczności. Więc wdzięczność w nas musi powstawać, a wdzięczność musi mieć podstawę za co? Za to, że jesteśmy wolnymi. I przez wdzięczność Duch Boży w nas mieszka. A Duch Boży wtedy jest mocą naszej postawy, uczynków czyniących naszą wiarę żywą. Żywą wiarę oznacza, sprowadzamy Chrystusa przez swoją głęboką wiarę, sprowadzamy do naszej natury cielesnej, gdzie On, rozszerzając się tutaj przez wiarę naszą, że On w nas mieszka, nie przeszłość. On, który jest naszą nadzieją, w nas mieszka, nie przeszłość. On jest mocą zniszczenia uczynków grzesznej postawy w ciele, bo uczynił to już raz, a teraz czyni to w nas. Wraz z nami. W nas, wraz z nami. Czyli proszę zauważyć ciekawą sytuację. Ludzie, którzy chcą być zbawieni, zbawieni w sposób taki, że nie myślą, co to takiego jest, nie zastanawiają się w ogóle. Wolą oczywiście spowiedź, bo to nic nie kosztuje. Jest to po prostu 5 minut, trochę bólu kolan i kilka paplanin. Można powiedzieć paplanin w sensie, te modlitwy nie mogą usunąć grzechów, ponieważ nie mają ich. Ale jeśli na siebie sprowadzają, to mają je wedle Ewangelii listu świętego Pawła do Rzymian, rozdział 14, werset 23. Kto bowiem spożywa pokarmy, czyli inaczej można powiedzieć, spożywa pokarmy, czyli w jaki sposób ma stosunek różny, czyli czyni je, uważa za nieczyste, to jest skażony. A jeśli uważa je za czyste, z mocy Bożej, jest uświęcony. Kto bowiem spożywa pokarmy, mając przy tym wątpliwości, ten potępia samego siebie, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko bowiem, co się czyni niezgodnie z przekonaniem, jest grzechem. Czyli jeśli wierzy, że Chrystus go odkupił, a jednocześnie z tym przekonaniem nie postępuje, tylko jednocześnie sobie poczytuje grzech, jest grzechem. Czyli poczytanie sobie grzechu jest grzechem. Proszę zauważyć. Samo poczytywanie grzechu jest grzechem. Aby żeby nie mieć grzechu, w wyniku poczytywania sobie grzechu, przestać trzeba poczytywać sobie grzech, aby nie mieć grzechu. Trzeba przestać poszukiwać grzechu w duszy, aby nie mieć grzechu. I to grzechu ciężkiego, bo to jest grzech przeciwko Chrystusowi, bo jest to grzech, który jest w taki sposób tępiony. 22, może 15. Tak, 19. A jeśli by ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w mieście świętym, które są zapisane w tej księdze. Może wcześniej jeszcze. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli by ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisany w tej księdze. Więc to jest ta sytuacja, 18-19 werset, jest w Apokalipsie napisany 22 rozdział, więc jeśli człowiek dokłada grzechów, które Chrystus Pan ma nieść, to dokładają jemu plag. Ponieważ grzechem jest poczytywanie sobie grzechu, którego nie może być, ponieważ dusza nasza jest w rękach Chrystusa i On jest stróżem naszych dusz. Poczytywanie Chrystusowi grzechu, który jest doskonale i czysty, który nie zna grzechu. Który jest doskonały, idealny, jaśniejący światłością, który dokonał dzieła, który wyniósł chwałę Ojca, aby chwała Ojca na nim spoczęła. Który złożył swoje życie, ducha swojego w Ojcu. Który jego życie wziął w swoje ręce, a śmierć
dotknęła tylko ciało, w którym grzech istniał, aby Chrystus, Bóg Ojciec powołał Chrystusa do życia w nowym duchu. W nowym duchu. W duchu doskonałym. Tym duchu, który jest duchem, w którym wstąpił do głębin, ogłosić zbawienie nawet duchom nieposłusznym w owym czasie. Więc w tym momencie poczytywanie sobie, czyli można powiedzieć spowiedź, Spowiedź jest to uwolnienie się od grzechów, które człowiek znalazł, wątpiąc w Boga, że jest czysty. I taki stan jest grzesznością, jest grzechem, dlatego jest to zwątpienie w Boga i nieuznanie Jego dzieła w sobie i dla siebie, nakazanego przez Boga, o czym mówi Ewangelia według świętego Jana, rozdział 5, werset 9. Jeśli przyjmujecie świadectwo ludzi, to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne i to życie jest w Jego Synu. To samo mówi święty Paweł w liście do Kolosan, rozdział 3, werset 4, że Chrystus jest naszym życiem. Ten, kto ma Syna, ma życie. To jest ten też odniesienie do tego wersetu. A kto nie ma Syna, też nie ma życia. Więc co to znaczy tutaj znowu pierwszy werset? Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, jeśli uważamy, że ludzie są grzeszni, to jest tylko ludzkie wyrokowanie. Ale boskie świadectwo jest o wiele więcej znaczy. Bo to, że establishment duchowy mówi, że człowiek ma grzech, jest to tylko gadanie. A to, że nie mamy grzechu, jest to świadectwo Boga. Więc ludzie idą za świadectwem ludzi, które nie mają podstawy. A podstawa jest tylko w tym, że jakoby grzech ciała zaświadcza o stanie duszy. A jest to nieprawda, bo było tak przed odkupieniem. Ale po odkupieniu tak nie jest. Ale właśnie w ten sposób establishment duchowny chce powiedzieć, że żadnego odkupienia nie było, ponieważ upiera się, że Adam w dalszym ciągu panuje i w dalszym ciągu grzech jest odpuszczany, ponieważ nie jest zniesiony przez Chrystusa i Chrystus nie jest władcą. Grzech usuwany przez Kościół nie jest grzechem usuwanym, bo jest to niemożliwe, bo nikt nie jest tak doskonały jak Chrystus, a z drugiej strony Chrystus to już zrobił, więc tego drugi raz się nie czyni. Nie czyni, dlatego, bo wątpi się w pierwszy raz. Wątpi się pierwszy raz. Nie uznaje się tego pierwszego razu. Dlatego słyszę ludzi, mówię o intronizacji, a co ludzie mówią? Bardzo ciekawą rzecz mówią o intronizacji. Bardzo ciekawą. To jest, powiem Państwu, nakłanianie sumienia do zwątpienia. Słyszałem, że nie do końca była właściwa, że tam coś nie wyszło, że tam nie było czegoś. Ludzie, obudźcie się. Tam potrzebne jest sumienie i wiara, a nie jakaś magia, która tam była potrzebna. Magii. Tam jest potrzebna wiara człowieka, zgoda z Ewangelią, wiara człowieka i przekonanie, a nie jakaś magia, która niedopełniona została, może czegoś nie było wylane, może wosk nie był przelany. Ludzie, takie gadanie tego poliszynela, to jest po prostu właśnie w taki sposób łamie się sumienia, łamie się przekonania. Bo już od dawna wiadomo, że plotka ma większą moc od tego, że człowiek ufa i widzi. Plotka ma większą moc, może złamać nawet tego, który widział. Bo jakoby plotka to jest taka informacja, by ktoś wiedział, a nie chce powiedzieć. Szatan dlatego plotkę rozsiewa. I mówi, tą plotkę rozsiewa i w taki sposób przedstawia, aby wpłynąć na głębiny i sumienie wykorzystać, i aby je złamać.
złamać, zniszczyć, wykorzystać do tego, aby człowiek nie uwierzył intronizacji, bo to nie chodzi o to, co jest napisane. Chodzi o to, czy sumienia ludzkie uwierzyły Bogu i się zwróciły rzeczywiście do Boga. Zwróciły się do Chrystusa Pana, nasza świadomość o sumienie dobre, które nas czyni doskonałymi. Bo to jest Duch żywy. Duch żywy z prawami Bożymi, które w nas działają, ponieważ one, Bóg, jak to mówi święty Paweł, o sumieniu, proszę zauważyć, o prawdziwym pojęciu sumienia. List do Koryntian, rozdział 4, werset od 3. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę sądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią, czyli moim sumieniem. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Zamiary serc, czyli sumienie jest to tak zwane zanadrze w sercu utrzymywane własnych przekonań, a nie przyjęcie prawdy Boga Ojca o Chrystusie, który jest tak naprawdę drogą do Boga o czyste sumienie, czyli o postawę doskonałą, postawę, która jest postawą nieznającą złego. Więc w tym momencie rozumiecie, nie możecie stać jedną nogą w świecie grzechu, a jedną nogą w świecie uczynków czyniących wiarę żywą, ponieważ jest to niemożliwe. Jesteście albo tu, albo tu. Nie można służyć dwóm Panom. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 6, werset 20, chyba drugi. Mateusz 6, 20, chyba 2, z tego co pamiętam. 24. Nikt nie może dwóm Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Więc dostrzegamy tą sytuację, że musi człowiek opowiedzieć się bardzo jasno i nie może tworzyć sobie własnych, wydumanych spraw, bo dziecko ma jedną matkę, a my mamy jednego Boga. Jak będzie miał dwie matki, którą będzie uważał za matkę? Dziecko ma jedną matkę, bo jedna go urodziła. I dlatego ona jest jego fundamentem. Ona zawsze będzie jego matką. Dlatego postawa nasza w głębinach to jest postawa, że im głębiej, gdzie jesteśmy synami Bożymi, a synami Bożymi są tylko ci, których prowadzi Duch Boży, jak wiecie Państwo, to jest Ewangelia Tomasza, świętego Pawła, czyli Rzym 8:14. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, aby się znowu pogrążać w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przebrania za synów, w których możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy synami Bożymi. Więc sam Duch zaświadcza, czyli co to znaczy? Jest mocą naszej postawy doskonałej. Nie wynika ona z przewrotności i obliczeń. I obliczenia jednym słowem. Ale sam Duch w prostocie objawia doskonałość i dobro, bo On jest tylko dobrem. Czyli sam Duch Boży w nas jest dobrem, więc kiedy się zdecydujemy, aby Bóg Ojciec w nas mieszkał, kiedy się już pozbawimy lęku, jak to powiedział święty Paweł, święty Jan, nie lękajcie się, ale wierzcie. To Chrystus mówi w Ewangelii właściwie jednej. Nie lękajcie się, ale wierzcie. Jezus Chrystus przedstawia. Więc nie lękajcie się, ale wierzcie, czyli gdy uwierzycie, zamieszka w was żywy Bóg, który przegna lęk i zwątpienie. Bo lęk boi się kary. I w tym momencie każdy, kto w jakiś sposób lęka się uwierzyć, boi się kary. Jakiej kary? Że nie będzie zbawiony. To w takim razie od kogo to zbawienie pochodzi? Nie od Boga? Kto tam jeszcze taki
zbawił człowieka. Nikogo więcej nie ma. Uzurpuje sobie to oczywiście establishment duchowny, że on zbawia człowieka, ale on pozbawia. Nie zbawia, tylko pozbawia zbawienia człowieka. Pozbawia. Ponieważ dzisiaj cały świat jest właśnie wylękniony prawdziwą wiarą, bo boi się sprzeciwić establishmentowi, bo on zasiał w nim niepokój, lęk przed oderwaniem się, oderwaniem się od lęków i zaprogramowanych zachowań behawioralnych. Dzisiejsza psychologia i psychiatria jest właściwie w powijakach względem manipulacji, które się w owym czasie działy. 2000 lat temu, 1700 lat temu, 1700 lat temu manipulacje behawioralne na tak głębokim podłożu, poziomie, niezmiernie głęboko. Dzisiaj w dalszym ciągu dzisiejsza psychologia i psychiatria nie może się połapać. Nie wie dokładnie, a tam już głęboko, tam były te sprawy bardzo wyraźnie stosowane jako manipulacja na żywym organizmie, na żywej duszy człowieka. Gdzie dzisiaj widzimy sytuację, że ludzie, wszyscy na świecie, albo są zwodzeni przez fałszywego proroka, albo przez bestię. Czyli albo przez establishment świecki, albo przez establishment duchowny. I wszyscy stali się niewolnikami. Niewolnikami nie są ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, ponieważ On sam jest ich obrońcą. Dlatego praca, jeśli chodzi o praca, czyli zadanie, które Bóg nam dał, jest to zadanie takie, kiedy jesteśmy synami Bożymi. I kiedy synami Bożymi jest to wtedy, kiedy naprawdę uwierzyliśmy. I nie jest to, proszę Państwa, tu chcę powiedzieć o tym, jak powiedział święty Paweł w jednym z listów. Jest napisane w taki sposób. Święty Paweł wyrzucał złe duchy, a synowie faryzeuszy, widząc, że święty Paweł wyrzuca złe duchy, chcieli robić to samo. A złe duchy powiedziały w ten sposób. Pawła znamy, bo Chrystus go posłał. Was nie znamy. Poturbowały ich tak, że ledwo co z życiem uszli. Prawie poumierali. Więc to jest sytuacja, jeśli ktoś zejdzie do głębi, bez Chrystusa, to wchodzi w przestrzeń, której nie rozumie, nie pojmuje, a jej rady sobie dać nie może i nie będzie wiedział, kiedy stanął po stronie ciemności, aby zwalczać światłość nawet w sobie, myśląc, że czyni dobrze. Obudzi się wtedy, kiedy już będzie w ciemnościach, zakuty. Albo wrzucony do jeziora ognia razem z fałszywym prorokiem i bestią. I tym, którzy służą bestii. Więc tutaj głównym elementem naszej postawy jest prawdziwa wiara. I nie posyłamy się sami do głębin, ale posyła nam Chrystus. I piękna córka ziemska, czyli innymi słowy, żeby to było tak bardziej zrozumiane, tylko tak tylko dla większego zrozumienia. Piękna córka ziemska to jest odwieczna, że tak mogę powiedzieć, pojmowana w ludzki sposób podświadomość, która jest ciągle ich trudem, borykaniem się i nie wiadomo, co tam takiego jest, dlaczego ona im ciągle szkodzi i dlaczego jest ciągle zła i ciągle dlaczego jest tak, jak jest. Dlatego piękna córka ziemska jest tylko posłuszna temu, który jest mocą. Który schodzi w imię Pańskie, w imię Boga i jest chwałą, a ona, gdy On jest chwałą, to co się z nią dzieje? To. Pieśń nad pieśniami, rozdział 6, werset 10. Kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza? Piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy. Ona jest mocą. Ona jest potęgą. Ona jest jaśnieje blaskiem tego, który przychodzi. Jest światłością, aby woda z ogniem w sprawiedliwości stała się jednością i płonęła w mocy. Mocą się stała. Woda jest także odniesieniem
do Starego Testamentu, do rozdziału pierwszego, wersetu od pierwszego. Na początku Bóg stworzył niebo, i ziemię, a ziemia była zaś bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód. A Duch Boży unosił się nad wodami. Wody oznaczają także pierwociny, które muszą nabrać kształtu. Wody to jest potencjał. A Bóg rozdzielił wody na wody górne i wody dolne. Z wód górnych stworzył sklepienie niebieskie, a wody dolne zebrał w jedno miejsce i miejsce suche nazwał ziemią. I zaczął Bóg stwarzać wszelkie stworzenia. Więc tutaj dostrzegamy tą sytuację, że wody miały w sobie potencjał stworzenia, więc wody, także te w głębinach, jest potencjał człowieka, który tam został ukazany, aby nadać mu właściwą formułę, nadać mu właściwy kształt, kształt doskonałości synów Bożych, który czeka na objawienie tam, w tajemnicy wielkiej potęgi, aby mógł panować nad wszelkim dziełem i także nad materią, która w tej chwili jest dręczona przez ducha mocarstwa powietrza. Aby objawił w niej duchową naturę i żeby materia poznała Stwórcę swojego, radowała się z jego panowania i jego oglądania. Więc tutaj ta prawda, która jest w tej chwili poruszana, to musimy pamiętać o tym, że pamiętacie Państwo, gdy jesteście Państwo w pełni umocnieni, to jesteście tym. Jesteście tym. W końcu bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. To jesteście umocnieni, to Jego mocą jesteście silni. I obleczeni pełną zbroją Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciwko człowiekowi, czyli krwi i ciału. Lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władcom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Co to oznacza? Ewangelia według świętego Tomasza, która mówi w ten sposób, że to, co na dole, musi zapanować nad tym, co na górze. Co to znaczy? Jest to hierarchia. Bóg zstępuje z góry. Czyli my musimy najpierw uwierzyć Chrystusowi. Wstępujemy ku górze, wołając do Niego. On nas czyni nowym stworzeniem, czyli uśmierca naszą złą naturę, która jest zniewala naszą duszę i duszę naszą zanurza w nowego człowieka, nowe stworzenie w Chrystusie Jezusie. A On wstępuje do głębin, aby w głębinach zaprowadzić porządek, aby ten porządek też jaśniał na górze, żeby usunął, pokonał, zwalczył, całkowicie zniszczył pierwiastki duchowe zła na wyżynach niebieskich. Bo to, co na górze, musi jaśnieć tym, co na dole. A na dole jaśnieje wykonane dzieło Pańskie w miejscu, gdzie oczekuje ostateczny stan objawienia się nowego stworzenia, które oczekuje na przybycie, czyli które wstępuje do tej, która oczekuje nowego przyodziania. A tutaj o przyodzianiu jest drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset od pierwszego. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczenie nasz przybytek doczesnego zamieszkania, czyli ciało, będziemy mieli mieszkanie od Boga do mnie ręką uczynione, lecz wiecznie trwały w niebie. Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek. To jest, co to jest? To jest synowie Boży, którzy mają udział w pięknej córce ziemskiej, gdzie odczuwają jej nagość. Nagość cierpienia. Ponieważ żyją w świecie cienia.
Tak przeto teraz wzdychamy, pragnąc przeodziać się w nasz niebieski przybytek, o ile odziani, a nie nadzy będziemy. O ile będziemy synami, którzy stąpią do głębin z mocy Bożej, odziani w chwałę Tego, który jest potęgą i który jaśnieje, i który jest przyczyną jaśnienia zorzy, i piękności, i siły potężnej, jak zbrojne zastępy. I ci, którzy są odziani, wstępują do tej, która przyodziana jest w tą szatę, którą są oni, aby z nimi ogień i woda stały się jednością i mocą dla panowania. Aby to, co kształtu nie ma, aby kształt przybrało doskonałości. Tak jak na początku świata Bóg stworzył z powodu słowa świat wedle słowa. Jak to jest powiedziane? Słowa swojego. Na początku było słowo. Słowo było Boga i Bogiem było słowo. Jak to święty Paweł Piotr powiedział też, a świat pierwszy powstał ze słowa, tak i drugi świat powstał ze słowa. Drugi świat, w którym my teraz żyjemy. I w tym momencie dalszy werset. Tak to teraz wzdychamy, pragnąc przeodziać się w nasz niebieski przybytek, o ile tylko odziani, a nie nadzy będziemy. Dlatego właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, ciele, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, czyli stworzył, dał nam ducha jako zadatek, czyli dał nam odkupienie siebie samego. Nie możemy mieć Boga i grzechów, bo Bóg i grzech są przeciwne, bo Bóg jest życiem, a grzech jest śmiercią. Grzech jest złym uczynkiem, a Bogu nie ma złego postępowania. A Bóg, który nas do tego przeznaczył, dał nam ducha jako zadatek. Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami z daleka od Pana, albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. Czyli wedle wiary postępując, czyli wedle wiary, czyli omijamy wszelkie pojmowanie i rozumienie cielesne, a kierujemy się tylko obecnością Boga w nas, który w nas przemawia, w nas bez rozumienia i bez widzenia, ale wedle wiary postępujemy. On w nas żyje, a my się zgadzamy z Jego życiem w nas. Bo On czyni nas królestwem. I tak nam dobrze. I dobrze tam, tak nam. Bo to jest prawda. I dlatego ten werset, który tu jest powiedziany, on także odnosi się do innego wersetu, który dzisiaj był już czytany. Do pierwszego listu do Koryntian, rozdział 15, werset 48 może. Jak i ów ziemski, tacy ziemscy. Jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak też nosić będziemy obraz niebieskiego. Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba. Umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, ta sama do drugiego rozdziału. Do drugiego listu do Koryntian, rozdział 5. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przeodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeodziało się w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przeodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przeodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Ościeniem śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Jeszcze może jeden werset. W Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo Pana przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli mamy zwycięstwo. Jesteśmy zwycięzcami. To jest, dzieli nas od zwycięstwa
Jak już powiedziałem to dzisiaj, było powiedziane, to Duch Święty objawia te wszystkie rzeczy. Od zwycięstwa dzieli nas tylko przeciwnik, który rozsiewa konkol. Czyli inaczej można powiedzieć, wmawia nam inne dzieła, niż Chrystus nam dał, inne cele, inne zasady, inne sposoby i inne postępowanie, mówiąc, że za grzech duszy jesteśmy sami odpowiedzialni. Że sami jesteśmy sprawcami grzechu duszy i sami jesteśmy sprawcami jej wolności. Ale nie jest to prawda. Dusza nasza jest uwolniona z nakazu Bożego. I proszę zauważyć jedną rzecz. Piękne córki ziemskie w głębinach, które oczekują naszego przybycia, a które są też, czujemy je w sobie. Ci, którzy są w chwale, czują jej obecność jako miłowanie. Miłowanie, radowanie, chwała Bogu i emanowanie miłością i prawdą. A ci, którzy nie mają tej prawdy, czują jako rozdarcie, rozbicie, utrudzenie i szukanie dziury w całym. I robią igły z widły. Tak. To tutaj właśnie to jest ta, mamy udział w tej przestrzeni i w tym momencie, kiedy jesteśmy właśnie tymi, którzy naprawdę wierzą Chrystusowi i tą pracę wykonujemy, to udział, który jest zadany nam, nie jest krzywdzący, ale jest ratujący. Któraż matka czuje się udręczona tym, że urodziła dziecko i że musi je wychowywać? Matka raduje się, patrząc na tę małą dziecinę, jak ona radośnie karmi, pije, jak ona radośnie kwili, jak ona radośnie zaczyna mówić pierwsze słowa i mówi mama, zastanawia się, jakie to moje dziecko będzie miało głos. Bo teraz w tym momencie tylko płacze. A jak będzie miało głos? W tej chwili zna tylko płacz i gaworzenie. A później będzie miało głos mama, tata, mamo chce, mamo pójdziemy do sklepu, mamo. Pamiętam moją najmniejszą córkę, która miała wtedy 2 lata może, a może 3. Może 3 lata miała, tak. Już 3 latka może miała, może 4 maksymalnie. Nie, to była małą dziewczynką, bo jeszcze jeździła w foteliku. W foteliku jeździła, nie na tym, na podstawce, tylko w foteliku takim. Była małą dziewczynką, jeszcze to fotelik był do 4 lat chyba. Jedzie samochodem, żona jedzie samochodem, prowadzi samochód, Matisem wtedy jechała. Dziecko z tyłu jest, siedzi w tym zapięta i myśli żona głośno. No tak, jadę do tego sklepu, jak nie będzie tego, co chcę kupić, to co ja wtedy zrobię? A córeczka mówi w taki sposób, mamo, jeśli plan A nie wypali, mam plan B. A jaki to jest, Zuziu, plan B? Kupi coś dla mnie. To był plan B. Plan B, czyli zawsze jest plan B dobry, dobrze działający, bo to zawsze można liczyć na to, że dziecko wymyśli, co by chciało. Ale tu jest właśnie matka nie czuje udręczenia swoim dzieckiem. Przygląda się radości jego wzrostowi. Jest to jej obowiązek, a jednocześnie cierpienie dziecka jest jakby jej cierpieniem. A wychowywanie tego dziecka jest także czasami no jest to trudne, ale trzeba pokazać dziecku właściwą drogę. Ja pewnego razu mówię do swojej córeczki, już dłużej, miała chyba 16 lat, może 16 lat, mówię do niej tak, słuchaj, nabroiłaś, muszę ci dać jakąś niewielką karę, ale słuchaj, no ty tu nie płacz mi tutaj, po prostu przyjmij to jakoś z honorem i to na klatę, przecież krzywda ci się nie dzieje, przecież nabroiłaś, to i przyjmij to jakoś z honorem. I w tym momencie uświadomiła sobie, że jej się krzywda nie dzieje, sprawiedliwość się dzieje, przyjęła to ze spokojem i nie było problemu. Bo się krzywda i nie działa. I w tym momencie chcę powiedzieć o tym, że czasami są sytuacje, że trzeba w jakiś sposób ustabilizować dziecko,
aby pokazać jemu, jak to wszystko wygląda, że są jakieś reguły, są jakieś ramy, a dziecko musi uświadamiać sobie, że to jest taka sytuacja, czasami jest, no, ojciec musi tak postąpić, chociaż no, wygląda to na wcale nie przyjemne, ale to później będzie zdrowe dla dziecka. Tak można było powiedzieć. Ale chodzi o tą sytuację, że nasza piękna córka ziemska, ona daje nam to, co ma, a ma złamanie, ma udręczenie, ma zniewolenie, ma trud, ma upadłych aniołów, którzy nieustannie mówią, jesteśmy twoim mężem, ty jesteś naszą żoną, więc masz być nam posłuszna. A ona nie widzi w tym żadnego problemu, żeby być im posłuszna, ponieważ panuje nad nią prawo. Nie rozumie innego prawa, jak być posłuszna mężowi swojemu. Ale kiedy prawdziwy mąż się pojawia na niebiosach i jest potęgą i mocą, wstępuje w ogniu i jest ogniem, jaśnieje i blask niej jaśnieje, to ona w tym momencie odwraca swoje spojrzenie ku mężowi temu, który jest prawdziwym jej mężem i przywraca jej prawdziwą boską naturę, przypomina, objawia. I zwraca ona się ku prawdziwemu mężowi wedle prawa, które nią rządzi, bo prawdziwy mąż działa. Do czego to jest podobne? Ewangelia według świętego Jana, rozdział 4 o Samarytance. Przyjdź z mężem. Nie mam męża. Dobrze powiedziałeś, że nie masz męża, ponieważ ten, którego masz, nie jest twoim mężem. Miałaś 5 mężów. 5 mężów, żeby to zrozumieć. Wiara, miłość, łaska, pokój, nadzieja, która pochodzą od boskiej natury doskonałości. A ten, którego masz, nie jest twoim mężem. I to jest właśnie ta sytuacja, budzi w niej prawdziwą naturę, jak w Samarytance została obudzona prawdziwa natura, gdzie mówi, powiedział mi prawdę o mnie. Prawdę o mnie, kim naprawdę jestem. Że moje dziedzictwo jest dziedzictwem nieba. A ja uwięziłam moją duszę w swoim ciele, a ciało moje uwięziłam i uzależniłam od drugiego ciała. I dlatego nieszczęśliwe ciało zależne od drugiego ciała i nieszczęśliwa dusza zależna od tych dwóch. Dlatego tutaj jest ta prawda, gdzie my wstępując, będąc w całej jasności i tylko w mocy Chrystusa, wtedy ona odwraca się i w nas spogląda, a w niej wtedy przez posłuszeństwo, które w niej jest nadrzędną mocą, jaśnieje blaskiem synów, którzy w ojcu i synu wstępują i w matki fiat mają. Bo matki fiat w nich się raduje. Oto ja, służebnica pańska, nim się stanie według słowa twojego. Wstępują, bo oni są tymi, którzy są zapowiedziani. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie, szatanie, i między niewiastę. Jej potomstwo zmiaży ci głowę, a ty zmiażysz mu piętę. I tutaj wstępują z całą mocą, a ona się do nich odwraca i w nich się wpatruje, a spojrzenie w ogień, ogniem w niej powstaje. I woda raduje się z ognia, bo sprawiedliwością jest, aby się jednością stały. I stają się jednością, bo to jest sprawiedliwe u Boga. Sprawiedliwe u Boga, aby woda i ogień wspólnie radowały się ze swojego istnienia, co na tym świecie jest niemożliwe. A w niebiosach jest to sprawiedliwe. Tu niemożliwe, a tam sprawiedliwe. Bo okazuje się, że to, co jest różnymi tonami, jak to jest napisane w mądrości, w Księdze Mądrości. Tu Księgi Mądrości już nie mam. Gdzieś ona tam poleciała dalej. A, no jest, bo tu jeszcze jest tutaj. O, jest, Mądrości. 19:17 chyba. Żywioły bowiem, gdy się inaczej ze sobą zestroją, odmieniają rodzaj rytmu, jakby dźwięk harfy, zawsze pozostając w tonie. Tu jest ta tajemnica, że woda i ogień wspólnie współistnieją, bo to jest sprawiedliwe u Boga. Bo to jest sprawiedliwość Boga.
Bo Bóg jest ogniem i wody ukształtował, a wody współistnieją z ogniem, aby dawać życie nowe, a my jesteśmy z ognia i cały świat jest z ognia, bo miłością jest prawda Boża i Bóg sam, bo jak powiedział, przyniosłem, rzuciłem na ten świat ogień, jakże pragnę, aby już zapłonął. Czyli przyniosłem na ten świat synów i pragnę, żeby się przebudzili. A jest powiedziane, kiedy się przebudzą? Kiedy się przebudzą? Jasne i proste jest to. Efezjan 5, 13. Kiedy się przebudzą? Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światu. Czyli jeśli piętnujemy złe swoje postępowanie, chwałą potęgi Boga, wierząc w Boga z całej siły, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Kiedy jawnym się staje to, co w głębinach, światłem się staje. Więc i co się wtedy dzieje? Dlatego mówi się, zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Wtedy, kiedy jesteśmy tymi, którzy jesteśmy przebudzeni. A przebudzeni to są ci, którzy są wyzwoleni, czyli uwolnieni od wszelkiego zła. O tym mówi list do Galatów, rozdział 5. Rozdział 5, tak. List do Galatów, rozdział 5, werset 1. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Tutaj Tymoteusza przeczytam. Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niewolę, niedolę, aż do więzów jak złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Aby Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie. Zatem razem z wieczną chwałą nauka ta zasługuje na wiarę. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeżeli podejdzie się obrzezaniu, czyli chodzi o prawu temu ziemskiemu, Chrystus wam na nic się nie przyda. Na nic. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, czyli prawu. On jest zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście więzy z Chrystusem, wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie, Jezusie, ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia. Tylko wiara, która działa przez miłość. W innym wersecie nowe stworzenie. Bo wiara prowadzi do nowego stworzenia. Biegliście tak wspaniale. Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie? To jest to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli o Konkolu. Wpływ ten nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto. Mam co do was przekonanie w Panu, że innego zdania niż ja nie będziecie. A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był. Mówi święty Paweł w pierwszym wersecie, w pierwszym chyba rozdziale świętego Pawła do Koryntian, nawet gdyby sam anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię niż ja, niech będzie przeklęty. Tak przedstawia święty Paweł, mówiąc, ja zaświadczam wam, Bóg o mnie cudami i mną samym zaświadcza, że łaskę, którą mam, mam od Chrystusa i Ewangelię, którą mi dał wam dla życia wiecznego, abyście żyli. I dlatego mówię wam, że umarliście razem z Jezusem Chrystusem na krzyżu, że nie macie już grzechu, że w tej chwili macie nowe życie, że On jest waszym życiem. Gdy uznacie Chrystusa, że jest waszym życiem,
to wtedy zobaczycie trupa. Znajdziecie trupa, czyli znajdziecie to, co zostało uśmiercone, a wy wejdziecie do życia. Ku temu, który żyje. Przypatrzcie się temu, który żyje, póki żyjecie, abyście mogli żyć. Dziękuję Państwu, przerwa.